2019 roku, w roku szczególnym dla Nowej Huty, tutaj w przestrzeni Artzona zrealizowaliśmy taki duży projekt pod nazwą Nowa Huta 70 – Przestrzeń Uwolniona. Jedną z jego części były rezydencje artystyczne. Trzech artystów spotkało się z przestrzenią, spotkało się z Nową Hutą, spotkało się z ludźmi i zrealizowało trzy zupełnie inne autorskie projekty artystyczne. Zgłaszając się właśnie na tą rezydencję tutaj do Artzony, chciałam właśnie być takim niewidocznym kimś chodzącym po dzielnicach Nowej Huty i chciałam znaleźć taką esencję takiej codzienności i zinterpretować ją właśnie w mój sposób, czyli sposób, który jest zazwyczaj bardzo miękki i jest przyjemny. I było mi bardzo miło zauważyć, że po osiedlach jest bardzo dużo właścicieli piesków chodzących na spacery. Wszystkie tutaj przedstawione pieski są to mieszkańcy Nowej Huty. Lubię jakby przeinaczać rzeczy z myślą właśnie taką, żeby pokazać innym, że coś, czego nie chcemy, może być zmienione w coś, co jest użyteczne dla nas, przydatne, co jest ładne. Dlatego też jakby używam takich mediów jak tkanina, jak poduszki. Myślę, że trochę koloru i takiego szczęścia jest czymś odświeżającym dla tej dzielnicy. Trzymasz tutaj i musisz tutaj w tym momencie robić to tak, żeby było do przodu. Nie możesz jechać na bok albo w dół. Tak? Tak. Każdy teraz będzie proszony o zabranie opaski na oczy i założenie jej tak, żeby uniemożliwiała nam ona widoczność. Chciałabym, żeby Państwo poczuli się tak, jak osoby niewidome, których grupę reprezentuję. Zapraszam Państwa do zwiedzania. Proszę bardzo, proszę ze mną. Tutaj za mną, proszę. Nie podglądamy. Nowe doświadczenie. Nie podglądamy, nie podglądamy. Czujmy się tak, jak osoby niewidome. Projekt 70 Nowochódzkich Wspomnień od początku był kierowany do osób niewidomych i słabowidzących. Te osoby mają zupełnie inne postrzeganie przestrzeni i ich wspomnienia z Nowej Huty myślę, że mogły być zupełnie inne niż osób widzących. Właśnie dlatego mnie to bardzo zainteresowało i dlatego zaprosiłam właśnie osoby z dysfunkcją wzroku do tego projektu. 68 syna urodziłam, a w 69 w drewnianym kościółku chrzciłam. A później 77, pierwsza komunia. I chyba tam żeśmy się spotkały, tak? Wcześniej, no tam my się spotkały. Tak. Ja syna urodziłam w 66 roku, a w 67 w październiku wprowadziłam się do Nowej Huty na osiedle Kazimierzowskie, gdzie jeszcze wokół bloku rosła kapusta, zboże było, kozę można było spotkać. Zziajone, zdyszane, okropne. Opóźnione, ale wierne, zawsze wierne. Pociąg zawsze będzie. Towarowe, osobowe, mroczne. Niby nocne, a trochę dzienne. Thank you.
Dźwięk Materii to projekt muzyczny, którego inspirację znalazłem w malarstwie materii. Wyobraziłem sobie pierwszy raz, kiedy miałem styczność z malarstwem materii, że taki obraz dekonstruuję i poszczególne materiały badam pod kątem dźwiękowym. Są to wszelkie rodzaje minerałów, plastiki, papier, różnego rodzaju metale, które w zasadzie nie są instrumentami, ale złączone w jedną instalację tworzą rodzaj multiinstrumentu. Dlaczego takie instrumenty? Dlatego, że obcowanie z materią pierwotną, nazwijmy to, daje mi w zasadzie możliwość poszerzania moich umiejętności także instrumentalnych. Dla mnie jest to jeden ze sposobów na rozwijanie się.